Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię tempem 10 plus 0, czyli tak zwany Rapid. Mamy moi drodzy partyjkę na Czeskomie, po przeciwnej stronie zawodnik z Turcji. Goniec D3 w tym momencie. Dobra, mamy tutaj otwartą Sycylijkę. Czy chcę grać E5, czy poprzez E6? A może poprzez G6, tego jeszcze nie wiem. Wybiorę wariant, moi drodzy, tutaj z pionkiem G6. Sąsiedzi coś tam remontują, stukają, pukają. Nie wiem, czy to słychać. Jeśli tak, to zaraz po prostu tam pójdę i zwrócę im uwagę kulturalnie póki co. Bo no tak być nie może. Tak być nie może. Dobra, zroszujemy. Mamy strukturę tak zwanego domku, czyli taka struktura, można powiedzieć, wariantu smoczego. Będzie jechane F4, to oczywiście to bezpośrednio zwiastuje. On ma swój plan, ja mam swój plan. Pytanie, czy ja mogę już zagrać D5. D5 mogę już zagrać, tylko po D5 jest pchnięcie. Po D5 jest pchnięcie, a po pchnięciu muszę odejść skoczkiem. Muszę odejść skoczkiem. Może by tak skończyć rozwój po prostu, zaatakować skoczka. Jeżeli bicie, bicie, to się ucieszę. Ku uciesze ludu. Mamy półotwartą linię B wówczas. Tak jest. No ten pionek co prawda taki odstał, ale można nim jechać tutaj autostradą do nieba. Teraz D5 wygląda jak ruch. D5 teraz wygląda jak ruch. D5 czy wygląda jak ruch teraz? Być może tak, być może mogę jeszcze wtrącić coś. Być może mogę jeszcze coś wtrącić. Zagram w ten sposób jeszcze. Ze względu na to, że chcę mieć kontrolę przekątnej, chcę mieć punkt tutaj B2 na oku, jakby odszedł gońcem, to po prostu będzie to wybijane i taki motyw może mi się tutaj zamarzyć też. Taki o na przykład. Tylko oczywiście wchodzi to. To trzeba odpowiedzieć szybko i stanowczo. Ewentualnie mogę wrzucić tego skoczka, bo jeżeli on pchnie, no to mamy tutaj. Zagram prewencyjnie najpierw. A teraz dostanę H3, no bo po tym ruchu można było zagrać hetmanem tutaj i jakby kończą mi się pomysły na atak. Dobra, zagram A5. Być może w przyszłości będzie opcja wprowadzenia gońca tędy do gry. Jasne, chcę wyprowadzić Czarnopolaka, dlatego zagrał tutaj wieżą. Ma to sens. D5 cały czas jest niby opcją jakąś. No, jeśli ja to, to on to i jakby on to, bo on to. Może D5 i po pchnięciu to, ale to bez sens. To bez sens, chyba że zaatakujemy hetmana, czy coś nam to da? No niewiele. Niewiele nam to da, prawdę mówiąc. Pytanie, co tu grać? Ruchy kandydaty to, bądź też to. Po tym wymianka. Czy to jest dobre dla mnie? Tego nie wiem. Tak. I tak. Dobra, spróbujmy na tą sztuczkę zagrać. To jest groźba tutaj wejścia na F2. Jeżeli wejdzie hetmanem gdzieś, żeby bronić tego punktu wraz z wieżą, to prawdopodobnie mamy strzał. Taki. Tak, mamy ten strzał prawdopodobnie, słuchajcie, bo... Słuchajcie. Bo bicie tutaj będzie powodowało tego szacha. A później będziemy mieć możliwość dania beniowskiego, tak? Z tego co dobrze widzę. A tu wisi wieża, więc prawdopodobnie trzeba to zabić gońcem. I odbić, oddając wieżę. Albo odbić hetmanem, pozwalając na to. I po prostu oddać jakoś tutaj. No, to chyba już mi coś daje w tym kontekście. Tak, ta wieża źle stoi, bo jest niebroniona po prostu. I tutaj czek. I oczywiście nie chcemy grać królem tutaj. Wówczas wchodzi podwójny szach, on gra tutaj, ja poświęcam hetmana, on bije. Tak, trzeba oddać wieżę. I pozycja jest dobra, bo jest wygrana jakość.
Co prawda pozbyłem się tego potwora. Jasne, że tak. I teraz trzeba uważać, bo wieża będzie wchodziła tutaj z różnymi przelicznymi tempami, proszę państwa. Dlatego też ten hetman powinien odejść. Może na wymianę, ale takie pionki nie będą mnie faworyzować. Nie zapominajmy, że on dysponuje parą gońców. No, dysponuje, ja wiem. D5. D5 nie. C5. I wtedy gram hetman D4. Może jest to jakiś ruch, może nie. Plan może być też taki, żeby wyprowadzić gońca na B7 i po długiej przekątnej uderzać. Jasne, że tak. Aha. No dobra, niech będzie. Spróbujemy zagrać tą końcówkę. Chyba, że się nie będzie chciał wymienić, bo może oczywiście odrzucić te możliwości. Chociaż wtedy... A, po tym to w ogóle... Nie, no wideł nie ma. Mógłbym tak zagrać, jak zagra tu. Później próbować wieżami jakoś się ustawić fajnie. I wygrywać tutaj coś. Wisi też tutaj przy okazji, więc jakby... Wymiana, nie wiem czy nie jest jakby forsowna na swój sposób. No nie jest to zdublowany pionek D. Może to nie jest najlepsze podejście, żeby pozwolić na taką deformację struktury. Natomiast wydaje mi się, że siła dwóch wież na siłę wieży i gońca powinna być tutaj przemawiająca. Tak, to jest posunięcie jak najbardziej szachowe. I teraz chociażby i to może być ruchem. To oczywiście. A jasne. Teraz możemy zagrać tak. I po tym ruchu możemy wrzucić tutaj. Ale wtedy jest bicie, bicie, bicie. Więc niekoniecznie. Dobra. Po tym jest to. Czyli nie bardzo. Ewentualnie jeszcze mogę zagrać... Jeszcze mogę zagrać co? No to jest groźba taka w swój sposób oczywista. Tutaj grać nie chcemy na razie. No to jest ruch, tak? No to jest ruch, który chce mi upolować hetmana. Nie, no zawsze mam to jeszcze, więc spokojnie. Spokojnie. No trzeba skończyć rozwój, to na pewno. To na pewno. Trzeba skończyć rozwój, a może po prostu zagrać tak. Jeżeli to, to to. I tyle. Goniec D7. No wydaje się logiczne posunięcie, ale czasu jest mniej czasu i to zaczyna mnie powolutku niepokoić, bo jednak jest różnica no ponad 2 minut. To jest dosyć sporo. To jest 10 plus 0, czyli nie ma tak zwanego inkrementu, moi drodzy, dodawanego czasu. Niestety. No dobrze, co dalej? No obiektywnie patrząc na to, powinno być to lepsze dla czarnych o wiele, ale to nie jest takie jasne. Ale nie ma teraz tego, dobrze. To dobry znak, sygnał, skoro tak. Nie wiem, czy ruch D5 jest jakimś posunięciem. Może jest, może nie jest. Trzeba aktywować wieżę. To z pewnością, bo stoją pasywnie. Tylko w jaki sposób to zrobić? Może przestawimy najpierw gońca. Przestawimy najpierw gońca. O, w ten sposób. Żeby mój hetman tutaj nie był polowany czasami. Na razie mam strzał tutaj na E4, więc spokojnie. To może być jakaś idea. To może być jakaś idea. Tylko wtedy... Nie wiem, czy nie wejdę tutaj, ale on ma to, ale ma wtedy to. Jasne, wycofał się, a to nie jest dobre. To nie może być dobre. Bicie, pchnięcie? Ja mam pionka, proszę pana, chyba mam, co? No, bęc jest bęc, aha, bo bęc. Jest bęc. Jest bęc tu. Okej, okay, pytanie. No ale jak ja mu wyłączę parę gońców z gry, to będzie dobrze. Bicie, bicie, bicie. Hop.
Odchodzę. Nie mogę bronić tutaj, więc mi spada. Idę w to. Idę w to, powiem wam szczerze. Po biciu bicie. Wieża przychodzi. Ja odchodzę tym heciem gdzieś. What? Ale to jakby... Gram tu. Nic się nie dzieje. Aha, tu mi chcesz zagrać, tak? A to ja mam z szachem. A kombinuję, kurde lebele. Tak. Chodzi o to, że jak on tu, to ja z szachem, on odchodzi i ja tu. No właśnie. A to nie, to teraz jest fajnie. Myślałem, że jednak ta linia z tutaj odbiciem pionka. A no to tak, to dobrze, no. Dobrze, dobrze. Teraz trzeba uważać na takie coś. Jakieś takie tutaj motywy po czarnych polach. Po czarnych polach. Dobra, wiecie co wam powiem? Że mogę nawet chyba zabić tego pionka. To jest chyba za darmo. Bicie, cyk. Odchodzę. A, nie mogę, bo... Wtedy hetman. A, chcę zabić pionka, a tu odchodzę i wtedy dziś hecio się wkrada. Z matem. Hecio z matem. Tutaj szach, no kurczaki. Pytanie. Dobrze zagrał. Wydaje mi się, że to jest ciekawa próba gry. A ja mam mało czasu. Kurde lebele. Nie wiem, może to jest słaby ruch. Możliwe. Może to jest słaby ruch. Bicie, jasne. Do centrum. Prawdopodobnie. Chociaż może tak. Zagramy. Może zagramy i tak. I teraz przyjdę wieżą tutaj. A widzicie, no trzeba grać ostrożnie, a na to potrzeba czasu, jak wiadomo. No dobra, no ja wiem, widzę, spokojnie. Odchodzimy. Nic się nie dzieje. Chyba. Tak. Zawsze mogę to. To też jakby jest ruch, ale wieża jest broniona dwukrotnie, więc... Każda redukcja materiału będzie mi na rękę. To było złe odejście. Powinienem był chyba odejść tutaj, żeby mieć możliwość, tak, dania tutaj jakiegoś szaszka. Zrobił furtkę. To już mnie uspokoiło mocno. Minuta 38 na zegarku. No tutaj wymiana hetmanów, wymiana wież będzie chyba kwestią czasu. Kwestią czasu. Dobra. Możemy się zdwoić. A o to nam chodzi. Tak, jego plan no może gdzieś tutaj się pojawiać. Ale siłą rzeczy będę tutaj musiał być lepszy. Ze względu na jakość, tak, aktywność. Ten goniec jest bardzo nieaktywny. Moje wieże natomiast są. Ta wieża stoi pozornie aktywnie, ale nie wiem, jak to można wykorzystać bezpośrednio. No to kolejnym ruchem jest to. Proszę pana. Ja mogę oddać pionkę, ale później mam wejście z szachem tutaj. Nie chciał. Nie chciał, dobrze. Ojej, no to tak chyba nie. A, bo tu z szachem chcę wejść, tak? Dobra, czasu nie ma, trzeba przyspieszyć. Czy on tu ma jakiegoś wieczniaka w ogóle? Bicie, bicie. No nie świruj, że on ma wieczniaka. Nie może mieć wieczniaka, no bez przesady. Bez przesady. Nie da mu wiecznego szacha. Bo tutaj byłby hetman, ja tu. Znaczy w sensie ja tu, on tu. Tu i tu. Nie wypuściłbym je stąd. Wieża wisi, wisi goniec. Dobra. Tak, tak. Próby były ciekawe. Tu nie ma szacha na szczęście żadnego. Desperado nie działa. A tu wisi, tak. Więc no to już jest wygrana pozycja. Ale fajna próba remisu.
Prawdopodobnie był tam wieczniak. Prawdopodobnie był. Ehe. Dobra, wyganiamy z pieczary króla. Przy okazji go matując. A, on nie ma wyjścia, no tak. A no zgadza się. A no się zgadza. Tak, tak, ciekawe próby. Ogólnie tutaj jeszcze mat groził. Przyjrzyjmy się partii. Wydaje mi się, że dosyć solidna gra ze strony czarnych, chociaż to zaraz oczywiście może być szybko wyjaśnione. Szybko wszystko będzie wyjaśnione. Uła! Zobaczcie, zobaczcie. To jest pierwszy raz w moim życiu mam partię powyżej 25 ruchów, gdzie mam 0 błędów. No dobra, już się tak nie wzniecę, Marian Hello. Jak to było? To było tak, że mieliśmy tutaj Sycyla. Wariant z G6, koniec G7. Król H1. F4 można było, bo on się bał jakichś takich motywów pewnie. Król H1. Były lepsze ruchy. Jakie? Czyżby poprawienie gońca na E2? Możliwe. Nie wiem, czy ten goniec na D3 stoi optymalnie. Może jest taki wariant, ale ciężko powiedzieć. Może to były jednak ruchy bardziej pożądane. Tak, tutaj wymiana. Czarne są tu niezłe. Hetman B6 jest ruchem. Tak. A5 jest najlepsze. I ta wieża jest niedokładna, bo ona jest niebroniona. I tutaj tak naprawdę trzeba było to właśnie od razu karać skoczyk G4. Udało mi się. Co należało tutaj zagrać? No hetman D2 to się wiąże tak naprawdę z tym samym, bo jest bicie. Nie za bardzo można odbić tutaj. I znowu wchodzi ten sam motyw. Czyli tutaj tak naprawdę nie było jakby obrony. Tutaj trzeba oddać jakość. Bicie, bicie. Cyk, cyk, cyk. Bo pokażę wam, jaki mat groziłby. Jaki mat groziłby po tym szaszku. O, jakby król zagrał, moi drodzy, na G1. To jest piękny mat, bo to jest poświęcenie hetmana. Trzeba bić wieżą i jest Beniowski, więc tutaj był zmuszony do jakby bicia wieżą, oddania po prostu jakości. Tak, C5 jest ruchem. Okazywało się, że ta realizacja była całkiem dobra, natomiast jego gra już niekoniecznie. Bicie na E4, wspaniałe ruchy, cudownie. Myślałem jednak, że będzie to i to i to. I wtedy jest odbicie na E7, prawda? A nie ma odbicia na F7, bo ja mam to. A nawet Stokryp mówi, że w ogóle grać sobie na F5 i pozwolić na bicie na E7. Po prostu pozwolić i grać wieżą na E. Okej, okay, i odzyskać aktywność, znaczy wejść w posiadanie aktywności sporej. Tak, tutaj, bo tutaj by było z szachem, więc niekoniecznie inne opcje pasowały. Pchnięcie pionka jest dobre. Bicie z F. No i tu wieża nie jest chyba zbyt optymalna. Odejście tu było ok, wydawało. A, bo nie mogłem chyba tak, bo wtedy to było. A nie było, bo pod pionka. Co ja plotę już tutaj? Kurde lebele. H3. No tak, tutaj wiadomo. I jego próba, bardzo fajna zresztą. No tak, tutaj jest. Matowe groźby są. Jego próba jest ciekawa, bo po Hagie idzie wieczniak. Wieczny szach. Perpetual check, moi drodzy. No właśnie, właśnie, ale tutaj niestety nie udało mu się mnie zrobić w ciula, bo odszedłem. Fajne było to, że nie mógł dalej mnie atakować po prostu. Król H2 trzeba było grać bez tempa. Może jakiś szaszek. Niemniej jednak, wow, no wesoło, wesoło, fajnie jest, bardzo się tutaj uskrzydliłem. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się, miłego dnia życzę i do usłyszonka.